Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, witam Państwa. Miniony weekend zdominowały uroczystości i imprezy związane z obchodami stulecia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach. Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele świętego Maksymiliana Kolbego. W piątek uroczystą mszą świętą rozpoczęto jubileusz stulecia pierwszego liceum. Przewodniczył jej proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbego, prałat Ryszard Olszewski. Koncelebrantami byli wikary tej parafii Waldemar Gliński oraz kanclerz kurii archidiecezji łódzkiej ksiądz Andrzej Dąbrowski. Wśród księży znalazł się również absolwent pierwszego liceum, diakon Jacek Kasprzak. Podczas mszy poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez absolwentów. Centralna uroczystość jubileuszowa odbyła się w sobotę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas blisko trzygodzinnej uroczystości było wiele przemówień, wspomnień, odznaczenia i nagrody. Wśród gości zaproszonych na jubileusz znaleźli się m.in. pani Urszula Tomaszewska, żona wicepremiera RP, Michał Kasiński, wojewoda łódzki, przedstawiciele kuratorium i władz samorządowych Pabianic. Uroczystość była okazją do przekazania najmłodszym uczniom liceum przez swoich starszych kolegów trzech sztandarów z 1925, z 1964 roku oraz z sztandaru pierwszej drużyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Wojewoda Kasiński w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego wręczył odznaczenia państwowe. Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Elżbieta Maciejewska. Srebrne krzyże zasługi otrzymały Anna Hartleb i Małgorzata Kusio. Brązowe krzyże zasługi Bożena Bekier i Włodzimierz Włodarczyk, który otrzymał także nagrodę drugiego stopnia przyznaną przez ministra edukacji narodowej. Wręczono również nagrody kuratora oświaty w Łodzi oraz nagrody przyznane przez Annę Jurgę, dyrektorkę pierwszego liceum. Po wręczeniu odznaczeń i nagród nastąpił czas przeznaczony na przemówienia absolwentów i zaproszonych gości. W imieniu wicepremiera Janusza Tomaszewskiego głos zabrała jego żona Urszula, przekazując prezent w postaci tablicy z historycznymi godłami Polski. Po wspomnieniach i życzeniach zebrani w sali sportowej obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów Liceum imienia Śniadeckiego. Wieczorem w murach restauracji Jubilatka absolwenci bawili się na specjalnym jubileuszowym balu absolwentów Gimnazjum imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Nie jest Pani absolwentką pierwszego liceum? No niestety nie jestem. Jestem absolwentką liceum pedagogicznego. Natomiast od 20 lat pracuję w pierwszym liceum. Od 6 lat jestem dyrektorem szkoły. I właściwie od początku, kiedy zaczęłam analizować historię szkoły i zobaczyłam początek, rok 1898, to tak wtedy pomyślałam, że pewnie mnie przyjdzie zorganizować tę uroczystość, ten jubileusz. I właściwie pod tym kątem zaczęła się praca półtora roku temu. Ilu gości przyjechało? Ile absolwentów Pani zgromadziła dziś? To znaczy mamy ponad 500 osób zapisanych, którzy zadeklarowali. Ponad 30 osób przyjechało z roczników najstarszych, to znaczy lata 30 matury do 45. Natomiast ponad 400 pozostałych roczników od 46 do 98, czyli właściwie ubiegłoroczni absolwenci. Nie zabrakło oczywiście rozmów, wspomnień po latach. Rodzina Alwasiaków chodziła do pierwszego liceum. Ja prowadziłem zeszyty i daty wstawiałem, a on treść. A nauczyciele nie wiem czemu nas mylili. Ty zawsze Alwasiak... Słyszałem do dzisiaj, bo... Dzisiaj na do mnie dzisiaj też na tym przyszła pacjentka, żebym ją wyleczył. W niedzielę od godziny 10 w budynku szkoły odbywały się spotkania absolwentów, wspólne wycieczki po klasach, wpisywanie się do ksiąg pamiątkowych, oglądanie zdjęć spowodowało, iż niejednym zakręciła się łezka wokół.
Komitet organizacyjny obchodów stulecia gimnazjum imienia Jędrzeja Śniadeckiego już przygotowuje się do 101. rocznicy istnienia tej szkoły. Pabieńska policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, w wyniku którego znacznego obrażenia ciała odniosła 18-letnia kobieta. Pokrzywdzona jest hospitalizowana w pabieńskim szpitalu. Jej stan lekarze oceniają jako ciężki. Jak ustalono, w mieszkaniu przy ulicy Wyszyńskiego w Pabieńcach przez całą noc z soboty na niedzielę trwała impreza suto zakrapiana alkoholem. W niedzielę doszło do kłótni pomiędzy matką i córką. 41-letnia Jolanta G. zaciągnęła córkę do kuchni, gdzie nożem kuchennym podcięła skórę głowy, odrywając fragment skóry z włosami. Ranna dziewczyna z ciężkimi obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala. Dla zapewnienia właściwej opieki z mieszkania, w którym odbywała się libacja, policjanci zabrali 1,5-roczne dziecko rannej kobiety. Sprawczyni została zatrzymana i osadzona w policyjnej izbie zatrzymań. Jak wynika z policyjnej kartoteki, 41-letnia Jolanta G. wielokrotnie wchodziła w konflikty z prawem. 3 lata temu opuściła zakład karny, oskarżona o kradzieże mienia prywatnego i państwowego, ciężkie uszkodzenie ciała i udział w bójkach. Od kilku dni Pabieńczanie mogą zaobserwować w godzinach wieczornych dziwne zjawisko świetlne. Proszę Państwa, chciałbym zdementować przede wszystkim pogłoskę o tym, że nad Pabieńcami pojawiło się UFO. Nie, to nie UFO, to jest urządzenie zatytułowane Sky Traller, które jest testowane na naszej stacji. Dlaczego na naszej? Ponieważ stacja nasza jest stacją jedną z czołowych stacji w Polsce, gdzie jest duża przepustowość, a jednocześnie znajdujemy się nieco na uboczu głównych tras komunikacyjnych. I jest to element przyciągnięcia uwagi potencjalnych naszych klientów. To urządzenie ma zasięg około 15 km przy dobrej przejrzystości powietrza i z takiej odległości klienci powinni dotrzeć zaciekawieni, ściągnięci właśnie tym urządzeniem. Ono jest u nas testowane, powtarzam, prawdopodobnie jeśli się sprawdzi, będzie przez naszą stację zakupione, będzie również prawdopodobnie instalowane na innych stacjach, również Petrochemii Płockiej. Zapraszam szczególnie tych wszystkich, którzy są zainteresowani nowinkami technicznymi do obejrzenia, do zobaczenia. Jak działa urządzenie podobne troszeczkę do lasera, które no, może dzieciom i dorosłym przysporzyć nieco atrakcji podczas wizyty na naszej stacji. Stację MacPier odwiedził również szef sieci stacji Petrochemii Płock. Przyjechałem do MacPiera, ponieważ znów jako pierwszy na sieci zrobił coś, czego jeszcze u nas nie ma. Co żeśmy widzieli, było oferowane dla Petrochemii, z tym, że nikt jakoś się nie mógł zdecydować, żeby to urządzenie kupić. Natomiast MacPier zaryzykował i przyjechaliśmy zobaczyć efekt jego działania. Są to takie światła, które rzeczywiście wyglądają imponująco, wyglądają jak jakiś UFO, czyli jakiś Unidentified Flagging Object. Czyli bardzo ładna rzecz i rzeczywiście chyba będzie trzeba tą sprawę rozpropagować na sieci, żeby można było stację Petrochemii Płock również identyfikować nie tylko po niebieskim pięknym wystroju, ale również po takich pięknych, kolorowych, znaczy nie kolorowych, białych, ale z daleka widocznych światłach. Urządzenie świetlne zamontowane jest na budynku, w którym mieści się nowo otwarta myjnia samochodowa. Chciałbym jednocześnie zaprosić Państwa do korzystania z naszej myjni. Chciałbym tu przypomnieć, że nasza myjnia jest myjnią bezdotykową, nieautomatyczną, a więc nie czyni samochodowi żadnej krzywdy. I nie trzeba nawet chować anteny podczas mycia samochodu. Można skorzystać z tej myjni codziennie od godziny 9 do 15. Również uruchomimy, prawdopodobnie za jakiś mniej więcej tydzień, dwa, będzie można umyć również duży samochód typu autobus, tir. Również uruchomimy taką szczotkę o wysokości 4,20 m, czyli wszelkiej maści i wielkości samochody będą mogły być u nas myte. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Na zakończenie tradycyjnie o sporcie. Kolejne 5. już zwycięstwo odniosły w rozgrywkach pierwszej ligi koszykarki Polfy Pabianice. W minioną sobotę pokonały w wyjazdowym spotkaniu Perfopol Starachowice 69-41. Najwięcej, 25 punktów, zdobyła dla naszego zespołu Elżbieta Trześniewska. Pabieńczanki znajdują się na czele tabeli z 11 punktami na koncie. Tyle samo punktów mają kolejne 3 drużyny – Fota Porta, ŁKS i Wisła. W najbliższą sobotę w Pabieńcach przeciwnikiem Polfy będzie AZS Toruń. Wcześniej, 21 października, w środę w Pabienicach, Polfa rozegra mecz z ukraińskim zespołem Kozaczka Zaporoże w ramach rozgrywek Pucharu Ronketki. W imieniu koszykarek liczymy na gorący doping, a ja z Państwem się żegnam. Zapraszam na czwartek. Do widzenia. Co?